Witam Was jeszcze raz. Mamy dzisiaj drugi dzień naszych nauczań. Wstańmy poproszę. Bardzo dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, że dzisiaj będziemy przyjmowali od Ciebie Twoje Słowo jako Twoje Słowo. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono wykonuje w nas pracę, ono nie pozostawia naszego życia bez echa. Ojcze, my poddajemy Ci nasze umysły teraz, poddajemy Ci nasze emocje, poddajemy Ci decyzje i nasze ciała. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Przyjaciele, ja chcę dzisiaj mówić na temat modlitwy, szeroko pojętej modlitwy. I chcę tutaj zawrzeć kilka elementów takich podstawowych, bo wszystkiego tutaj nie zawrzemy, zawrzemy podstawowe elementy. Pozostałe rzeczy związane z modlitwą możecie jakby sobie nadbudowywać nauczaniami, które są z tym związane, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o sferę modlitwy, to najlepszą rzeczą, jaka jest, żeby rozbudować to, o czym ja teraz będę mówił, to jest wzięcie przykładu poprzez kontakt z ludzi modlitwy. A więc dobrze jest obcować z ludźmi modlitwy. Przyglądać się ich życiu. Dotykać ich życia. Bo modlitwa, ona jest czymś, co jest stylem życia. Styl życia. Samo słowo modlić się, to jest greckie słowo prosechomai i ono oznacza bycie skierowanym na. Tak się tłumaczy prosechomai. Skierowany na cokolwiek. To jest prosechomai. Jeżeli człowiek usiądzie i będzie patrzył w ten słup, skupi na tym słupie całą swoją uwagę, poświęci temu czas, to Greka określił to jako prosechomai, że on się modli do słupa. Tak określa Greka. A uważam, że nieprzypadkowo w tych językach zostało nam przekazane pewne poselstwo Boże. To nie, uważam, że to nie jest przypadek akurat. Że na przykład, nie wiem, w dialekcie mandaryńskim nam nie przekazano tego zjawiska. Uważam, że nie przypadkiem Jezus się urodził w tym miejscu, że nie przypadkiem tam żyli apostołowie, że nie przypadkiem było to, był cały ten system kultury tam. Ale też nie przypadkiem pojawia się tutaj język hebrajski, język grecki, język aramejski, w którym Jezus mówi. W ogóle ciekawe, to jest ciekawa rzecz. No i najlepszym odzwierciedleniem według Greki tematu modlitwy to jest właśnie prosechomai. Czyli bycie skierowanym, skupionym, skoncentrowanym na Bogu. Ale żeby to można było praktykować i wyciągać z tego realne korzyści, to trzeba sięgnąć po te rzeczy, o których ja teraz będę mówił. Bo tak jak w każdej dziedzinie życia, modlitwa może być również płytka lub głęboka. Rozumiecie, to jest, może być płytkie lub głębokie. Będziemy mówili o modlitwie dzisiaj na kilku płaszczyznach, na tych najważniejszych płaszczyznach.
Zacznę od tego, co ja rozumiem przez bliską więź z Bogiem. Bo to jest w ogóle początek. Bo żeby mogło zajść prosechomai, to musi być bliska więź. Bo jak nie ma bliskiej więzi, to nie ma prosechomai. Nie ma czegoś takiego bez bliskiej więzi. Bez bliskiej więzi z Bogiem nie istnieje formuła modlitwy. Dlatego w przypowieściach Salomona, o ile pamiętam, jest napisane, że modlitwa bezbożnego jest czym? Obrzydliwością dla Boga. Jak ludzie na przykład niewierzący mówią, ja się modlimy. Ja mówię, kłamiesz. Ty nigdy się nie modliłeś. Bo żeby się modlić, to trzeba mieć bliską więź z Bogiem. W innym wypadku to, co robiłeś, tak? Nie tylko nie było modlitwą, tak? Ale było bluźnierstwem. Jest bluźnierstwem. Ja w swoim życiu pokutowałem ze wszystkich swoich modlitw, które kiedykolwiek zanosiłem do Boga. Kiedy nie znałem Boga, powiem więcej, kiedy zacząłem rozpoznawać prawdę coraz głębiej, pokutowałem ze wszystkich swoich modlitw, które były nie modlitwami, czyli były nieprosechomai. Ja pokutowałem, nie przepraszam w ogóle Ciebie Boże. Jakkolwiek jemu to nie było potrzebne, bo jak wiecie, Bogu w ogóle niepotrzebne są nasze przeprosiny. On tak samo reaguje cały czas miłośnie, czy go przepraszamy, czy go nie przepraszamy. Natomiast mi było to na pewno bardzo potrzebne. Uznanie tego, że to, co ja prezentowałem w tak zwanych modlitwach, nie leżało nawet przy modlitwie. Zacznijmy od bliskiej więzi z Bogiem. Ja dzisiaj chcę, żebyśmy troszkę sobie pooglądali pieśń nad pieśniami. Pierwszy rozdział od 2 do 4 wersetu. Sobie zaczniemy od tego. Ja uważam, że kontakt z Bogiem to jedynie miłosny kontakt. Że inny kontakt to nie jest kontakt z Bogiem. No bo Bóg jest miłością i nie istnieje inny kontakt z miłością jak na pułapie miłości. Z Bogiem nie kontaktujemy się na pułapie prawa. Z Bogiem nie kontaktujemy się na pułapie wymagań. Bóg to nie jest ojciec dyrektor. To nie jest ktoś, kto jakkolwiek... To nie jest w ogóle ktoś, kto nie jest miłosny. No nie ma niemiłosnego Boga. Wiecie, że to jest fikcja literacka. To nie ma Boga. Nie ma Boga, co piorunami rzuca. Nie ma Boga, co tsunami sprowadza. To nie ma Boga takiego. Rozumiecie, to jest imaginacja. To Zeus rzuca piorunami. A Posejdon wzbudza tsunami. Rozumiecie? Zeus piorunami rzuca. A Posejdon wzbudza tsunami. Ale nie nasz Bóg. W ogóle. Jak ja napisałem taką doktrynę apostolską pod tytułem, że Bóg nie kontroluje ziemi, to ludziom się grunt pod nogą posunął. Jak to? Ja mówię, no co Bogu do ziemi? Następna ingerencja Boga na ziemię będzie powrót Jezusa. I wiecie, czym to się skończy. Powrót Jezusa. Nie będzie innej ingerencji. Żyjemy w epoce Ducha Świętego. I to jest epoka jasno określona, oparta na wymianie krzyżowej. Tak? I tu się do tego nic nie dodaje, ani od tego się nic nie ujmuje. Miłosny Bóg. Dlatego pieśń nad pieśniami. To księga, w której nie ma nazwy Bóg. W ogóle. Nie i tu. To jest jedyna księga w Biblii, gdzie nie ma nazwy Bóg. Dlaczego? To jest bardzo ciekawe. Wszędzie jest Bóg.
taki czy inny, jakkolwiek poznawany, jakkolwiek doświadczany, ale nie w pieśni nad pieśnia. Dlatego jest to najciekawsza, moim zdaniem, z ksiąg Starego Testamentu. Najbardziej tajemnicza. Wiecie dlaczego? Bo ona wymaga od nas zaangażowania miłosnego. Ona nie wymaga, ta księga, zaangażowania intelektualnego. W niej nie ma ani skrawka prawa. A pamiętajmy, że została napisana pod prawem. Tam nie ma prawa. Co to jest w ogóle, że nie ma prawa? Ja chcę, żebyście troszkę, ci z was, którzy jesteście w małżeństwach, jakkolwiek wasze małżeństwa wyglądają, ja nie wiem. Ale chciałbym, żebyście troszkę spojrzeli na swoje małżeństwa. Że możemy dużo, dużo, dużo uczyć na temat małżeństw. Natomiast i tak małżeństwo będzie się prawidłowo rozwijało jedynie wtedy, kiedy będzie miłosne małżeństwo. Można sobie powiesić na ścianie ten akt małżeński taki. Przy nim sobie powiesić 10 przykazań. A propos 10 przykazań. Lata temu dano nam w prezencie takie tablice wyryte, tam 10 przykazań, co wisiało nam na ścianie. I patrzyłem na to przez tyle lat i olśnienia dostałem, słuchajcie, rok temu chyba w ogóle, mówię, a co to cholerstwo tu robi? Tak siedziałem w ogóle, jakby. Patrzę, mówię, 10 przykazań mam na ścianie, mówię, tyle lat! Mówię, o Boże kochany, zmiłuj się nade mną, poleciałem szybko, zdjąłem to. I wystawiłem na świętnik. Mówię, kurczę, rozumiesz? Tyle lat, człowieku, mnie to wisiało. Tu jadłem, a to tu było. Taki prezent mnie ktoś robił. Chyba jakieś przekleństwo też zostało złamane szybko, jak to wyrzuciłem, jakoś tak się lepiej zrobiło w tym domu. Dobrze, od jeden, pierwszy rozdział, od 2 do 4. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino, wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię, jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta, pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Tu jest pewna bardzo ważna rzecz opisana. Ty musisz uwierzyć, że Bóg zawsze zaczyna i zawsze jest na posterunku relacyjnym. On zawsze zaczyna miłosną relację. On jest cały czas. I te wersety pokazują bardzo ważną rzecz, że On się Tobą zachwyca. On się zachwyca Tobą. Żebyś Ty się mógł zachwycać Bogiem, to najpierw Ty musisz mieć w sobie taką przestrzeń, która będzie przez wiarę brana każdego dnia, że Bóg się Tobą zachwyca. Ilu z was jest w stanie stanąć dzisiaj przed lustrem nago i powiedzieć tak: dziękuję Ci, że się mną zachwycasz. Jeżeli to zrobisz, i nie będzie w Tobie żadnego drżenia związanego z lękiem, z kompleksami. Nie będzie w Tobie ani grama niepewności. To oznacza, że rozpocząłeś miłosną drogę z Bogiem. Ale jeżeli nie będziesz mógł w czystości sumienia, w spokoju umysłu, bez drżenia emocji, takie rzeczy zrobić, to oznacza,
że masz zaburzoną duszę. I nie masz należycie poukładanego fundamentu w Twoim życiu. Ponieważ Bóg zawsze zaczyna i zawsze kreuje miłosną relację z Tobą, począwszy od uświadomienia Tobie, że On się Tobą zachwyca. Ja w ogóle wiem, że się Bóg mną zachwyca, dlatego ja się w ogóle nie boję. Bo wiesz, kto się może nie bać? Ktoś, kto wie, kto za Nim stoi. Ktoś, kto wie, że ten ktoś, kto za Nim stoi, miłuje Go taką miłością, że szaleje na Jego punkcie. Bóg widzi nas tylko w Chrystusie. To znaczy, że Bóg patrzy na Ciebie i On nie widzi Ciebie jako takiego, jakim Ty jesteś. Tylko On widzi Ciebie w Chrystusie. On widzi Chrystusa. To w Chrystusie jesteśmy. Poza Chrystusem, tak, nie ma nic. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to jesteś w Chrystusie. Jesteś w Nim ukryty, zanurzony, masz Jego wygląd, Jego zapach i Bóg, patrząc na Twoje życie, widzi Chrystusa. Stąd na przykład Bóg nie widzi, jak Ty grzeszysz. On nie widzi tego. Chrześcijanie drżą, a zgrzeszyłem. Ja mówię, uspokój się. Bóg Cię widzi w Chrystusie. W Chrystusie. Dlaczego ja dzisiaj jestem wolny od przeróżnych grzechów? Z jakiego powodu? Nie dlatego, że ja się spiąłem i usiłowałem, tylko dlatego, że ja uwierzyłem, że On mnie widzi w Chrystusie i On niczego więcej nie widzi. I ta dobroć doprowadziła mnie do czego? Do opamiętania! Wedle listu do Rzymian. Boża dobroć doprowadziła mnie do opamiętania. Tak? Odeszły ode mnie grzechy. Odeszły. Ja się nie zestarzałem. Rozumiecie? Kiedyś słuchałem takiego głoszącego, który tak cudownie mówił o tym, jak się wychodzi z pożądliwości seksualnych. I dawał takie świadectwo. I tak go słuchałem, ja byłem zainteresowany tym, co on mówi w ogóle. Ja mówię, w ogóle, jaki Boży człowiek mądry. I słyszę głos Ducha Świętego. I wiesz, dlaczego on o tym mówi? Ja mówię, dlaczego, Panie? Mówi, bo on jest stary. Naturalnie mu zniknęły rzeczy. Ma 70 parę lat. I dzisiaj o tym głosi. Nigdy nie głosił o tym 40 lat. Wyłączyłem go, nigdy nie włączyłem. Rozumiecie? W ogóle facet z naturalnych uwarunkowań głosił piękne, moralne kazanie. Tak? No bo on ma taką służbę, tam taki Amerykanin usługuje. W temacie małżeństw i tak dalej, nie? Ale to będąc w Chrystusie, w sposób nadnaturalny rzeczy od człowieka odchodzą, wtedy, kiedy człowiek wie, że Bóg tak bardzo go kocha. I teraz, jeżeli chodzi o bliską więź z Bogiem, to ty musisz po pierwsze zrozumieć, że On się tobą zachwyca i On cię do siebie pociąga. W miłosnej relacji ty nie starasz się być blisko Boga. W miłosnej relacji ty wierzysz w Jego miłość do ciebie. O tym, co powiadacie, te nauczania nasze, one są ze sobą ściśle powiązane. I to jest bardzo logiczne. To, co było wczoraj, będzie implikowało to, o czym ja mówię dzisiaj. To w ogóle nie można inaczej. Boża miłość do ciebie jest związana z tym, że Bóg pociąga cię do siebie i w związku z tym wzbudza w tobie pragnienia. Nie spinaj się, pamiętaj, na kochaniu Boga. Bo się na tym potkniesz. Potkniesz się i zaczniesz się frustrować. I podzielisz los wielu chrześcijan, którzy mówią, Panie, ja tak mało Cię kocham. Ja na przykład nie próbuję kochać Boga. Ja się w ogóle cały czas koncentruję na tym, że On mnie kocha.
ja za to dziękuję. Rozumiesz? Ja mówię, Boże, jestem mega szczęśliwy, że Ty mnie kochasz. Jakże jestem zadowolony z tego. Pociągaj mnie za sobą. Co ona mówi? Pamiętajcie, ta kobieta to symbol Kościoła. Ten król to symbol Chrystusa. Tak się czyta pieśń nad pieśniami. Tam jest cały czas miłosna relacja narodzonego z Bożego Ducha człowieka z Chrystusem. Ten król to Chrystus. To jest Chrystus. Jak będziecie czytać pieśń nad pieśniami, to jest potęga w ogóle. Co tam się dzieje, a cały czas to jest na pułapie miłosnej relacji. 5 i 6 werset. Śniada jestem, lecz piękna, o córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłona szalma, jak zasłony szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Kobieta w tamtych terenach, im jaśniejsza, tym ładniejsza była. Rozumiecie? To jest w ogóle ciekawa rzecz, że wśród ludzi, którzy są murzynami, mulatami, im ktoś jest jaśniejszy, tym jest bardziej atrakcyjny. To nie najczarniejsze murzynki są najatrakcyjniejsze, tylko najjaśniejsze. Po prostu. Rozumiecie? Michaelowi Jacksonowi nigdy nie przyszło do głowy, żeby się opalać. Tak? Tylko żeby się wybielić. Bo to leży w tej naturze, w naturze tej nacji ludzi. I ona tutaj mówi tak. Śniada jestem, lecz piękna. Śniada jestem, lecz piękna. Czyli ona, co ona robi? Posłuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Ona pokazuje, że wie, kim jest. Bliska więź z Bogiem jest ściśle związana z tym, że ty wiesz, kim jesteś, czyli masz głęboko rozwiniętą świadomość twojej tożsamości w Chrystusie. Nie można być blisko z Bogiem, nie wiedząc, kim się jest w Chrystusie. Śniada jestem, lecz piękna. Zobacz. Nie patrzcie na mnie, że śniada jestem. Do mnie ludzie przychodzą, mówią, ty morderco. Ja mówię, chyba nie z kimś mylić. Ty zabiłeś człowieka. Ja mówię, bo ja się śmieję, bo ja mam wiecie, w ogóle taki mam luz z tym wszystkim. Ja mówię, to mój w ogóle starszy kuzyn, mówię. No nie świruj, widziałem twoje świadectwo. Ja mówię, człowieku, w 2001 roku, tak? Z mordercy stałem się świętym. Mówicie to coś? Nie jestem mordercą. Nie jestem złodziejem. Nie jestem. Nie jestem grzesznikiem. Nie jestem grzesznikiem. Nie jestem grzesznikiem zbawionym z łaski. Absolutnie. Ja nie znam takiego rodzaju w ogóle. To nie moje jest. Może są tacy ludzie. Tak jak kiedyś jednemu człowiekowi głoszę, a on mówi do mnie, ale przecież wiesz, do czego doszedł Darwin. Ja mówię do niego, jesteś inteligentnym i twórczym człowiekiem, prawda? Taki biznesmen. Ja mówię, ty naprawdę uważasz, że twoim przodkiem była małpa. No tak się na nie patrzy, ja mówię, no tak szczerze między nami, mówię, zostawmy całą kulturę, w ogóle wszystko, tylko tak po ludzku, ty i ja. I on na mnie spojrzał, nigdy od tej strony nie patrzymy, ja mówię, widzisz, bo to trzeba osobiście spojrzeć. To jest bardzo ważna sprawa, bo to możemy dywagacje różne, skąd my tam, on się wywodzą, czy on to miał. Ja mówię, nie, ty w ogóle patrzysz w lustro i w ogóle taka świadomość w ogóle, wiesz, o co chodzi. Że twój pradziadek, tak? W ogóle rozumiesz? Był szympansem, siedział, drapał się po tyłku, proszę ciebie, wkładał do buzi. No tak to robią, no. Szympansy.
orangutany i inne tam takie. Ja mówię, myśl o tym. Przyjaciele, twoja tożsamość w Chrystusie, ona definiuje to, jak blisko będziesz z Bogiem. Jeżeli będziesz uważał się za grzesznika zbawionego z łaski, jeżeli będziesz uważał się za człowieka, który jest kimś mniejszym niż Bóg, to leżysz i kwiczysz. I twoja relacja z Bogiem będzie płytka jak kałuża. Dlatego Jezus powiedział, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Gdyż bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Doszło ci Słowo Boże? To w oczach Boga jesteś jak Bóg. W ogóle Bóg się tylko z bogami przyjaźni. Ty, to jest taki gatunek. Boży gatunek. Ja mam w domu kota. Inny gatunek. 5 lat. Nazywa się Filem. Ale w ogóle nie łączy nas żadna przyjaźń. W ogóle, absolutnie. Nie zaprzyjaźniłem się z moim kotem i nie zamierzam. Dbam o niego jako król i władca tej ziemi w imieniu Jezusa. Dbam o tego kota. Tak? Ale bez mrużenia oka, że gdyby był głód w naszym domu, to bym go przyrządził. Wow! Zabijaj, Piotrze, jedz! Rzekł wielki Jahwe 2000 lat temu na dachu budynku w Jeruzalem. Może i kota tam mu zesłali, a nie mówię, że i Piotra postawić do pioru. Ma imię. Nawet to imię brzmi przyjaciel. Rozumiecie? Jeden usługujący, taki znany, zadzwonił do swojej mamy, również wierzącej osoby i mówi, mamo, przyjedź na święta do nas, nie widzieliśmy się już ze 3 lata. No synku, ja bym przyjechała, mówi, ale wiesz, ja mam 2 psy w domu, papugę mam. No mówi, no nie mogę, a to drugi koniec Ameryki, no nie mogę, no co mam zrobić? Mamo, zabij te zwierzęta. Mówię, zabij, to ja jestem twoim synem, ja, a nie te zwierzęta. Wow. Zobaczcie, gdzie w ogóle są dusze nasze. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Czasami w różnych miejscach jest szok. Jest szok. Gdzie miłość, co nam diabeł zrobił w głowach. Twoja tożsamość w Chrystusie. Albo będziesz uważał, że jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Albo nie będziesz mógł się zbliżyć do Boga prawidłowo. Zawsze będzie dystans. Zawsze będzie, no wiesz, ty jesteś Bogiem, a ja? Kim ja jestem? Co ona mówi? Jestem śniada, czyli jestem człowiekiem i gorzej wyglądam niż wy, ale jestem piękna. I a oni wszyscy mówią, nie, wcale nie jesteś piękna, bo piękne to są te jasne. A ona mówi, a ja jestem cienna i piękna, ja wiem, kim jestem, ona mówi. Zobaczcie tą kobietę. Zobaczcie tą kobietę. Ona wbrew temu, co mówi środowisko, uważa siebie za piękną. Wszyscy mówią, jesteś brzydka, a ona mówi, ja wiem, jaka ja jestem. Natura mówi tak, podobam się tobie. Wiesz, o co chodzi? Ludzie się pytają, ludzi, podobam się tobie. Robią coś, żeby się podobać, tak? Posłuchaj, jeżeli oczekujesz, tak, że ktoś zbuduje twoją tożsamość, to się pomyliłeś. Ty musisz zrozumieć, kim jesteś w Chrystusie. Ja jestem święty i idę do Boga w relację miłosną jako święty. Pamiętaj, Chrystus chce, żebyś stał prosto. Diabeł chce, żebyś klęsł. Nie pomylcie się. Nauczono nas przychodzić do Boga na kolanach. Tak nas nauczyła religia. I powiedziała nam, że to jest dobre. Jak masz dzieci, chciałbyś, żeby twoje dzieci do ciebie przychodziły na kolanach? Jesteś takim rodzicem? Czy marzysz o tym, żeby twoje dzieci na kolanach do ciebie przychodziły? Czy chcesz, żeby twoje dzieci były dzielne?
Czy chcesz, żeby Twoje dzieci stały prosto? Bo ja chcę, żeby moje dzieci stały prosto. Ja nie potrzebuję, żeby moje dzieci były na kolanach przede mną. A wszelkie ojcostwo od Boga bierze swoje imię. List do Efezjan. A więc świadomość Twojej też tożsamości. Szósty werset. Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Bezkompromisowość, zaparcie się wszystkiego na rzecz intymnej relacji. Bracia mieli. Kto będzie stawał najczęściej na drodze twojej głębokiej relacji z Bogiem? Najbliżsi ludzie, którzy są wokół ciebie. Oni będą cię przekonywali, że jesteś gorszy, głupszy, słabszy, zdemonizowany, popsuty do szpiku kości, że jeszcze tak wiele ci brakuje, że jeszcze. Jej bracia się na nią wkurzyli. Jej bracia powiedzieli, jak ty możesz z nim się tam zadawać? Jakież to zgorszenie jest? Pilnuj swojej winnicy. A ona mówi, nie upilnowała. Nie upilnowała. I to jest zapisane w Biblii. Wiecie, jak nazywa tą księgę literatura? Erotyk. To jest erotyk. Gdybyś ty w ogóle te rzeczy z Hebrajów czytał, to byś zobaczył, co oni tam wyprawiają. Szok. Jak ja będę robił te nauczania na temat życia seksualnego między innymi, to będę posługiwał się księgą Pieśni nad Pieśniami. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyście zobaczyli, czym jest miłosna relacja. Nie wolno ci patrzeć na ludzi wokół. Ludzie wokół zawsze będą mówili, że czegoś ci brak. Ciągle będą tak mówić. Kim jest? Nas pytają, a kim ty jesteś? Kto cię mianował apostołem? Heniek Słoczny. Ostatnio mnie pytał, jaka to moc? Jaką mocą to czynicie? Ja mówię, pompy, mówię, wodnej. Spasuję wam, bo głupiemu trzeba powiedzieć, będą głupoty jego. Słowo honora tak z ludźmi już mają, bo to rozumiem. Wytłumacz, ja mówię, ale przestań, mówię. No i co tam przychodzili? Wytłumacz nam, jest mój nie. Mówię, jak mi powiecie, skąd był chrześcijan, to wam powiem. Rozumiesz? Ale nie wiem, ja też wam nie powiem i poszedł. Mesjasz! A my dzisiaj wszystko chcemy wyjaśnić ludziom. Po co? Po co chcemy wyjaśniać? Po co? Głupiemu będę głupoty jego odpowiedz. Ludzie będą zawsze mówili, że ci czegoś brak. Ale ty musisz wiedzieć, że cokolwiek będą mówili ludzie, tak? To nie ma żadnego znaczenia. Bo ty wiesz, kim ty jesteś w Chrystusie. Ty to wiesz! Ty masz metrykę duchową w sobie! Brat, swat, mąż, żona, dzieci, śmieci, nieistotne. Nieistotne. Miłosna relacja. Miłosna relacja. Bezkompromisowa. 7 i 8. Powiedz mi, ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród twoich towarzyszy? Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Ona mówi tak. Powiedz mi. Powiedz. Wiesz, co to znaczy? W miłosnej relacji musi być twoja zgoda na głębokie poddanie się. Wiesz, co to jest poddanie się? Poddanie się. W miłosnej relacji nie ma waleczności, tam się nie walczy o nic. Ludzie mówią, ja mówię, spieram się z Bogiem, walczę z Panem, ja mówię, ty jesteś chory psychicznie. Jakim Bogiem walczysz? Z kim ty się spierasz? Jaki Bóg walczący? To za bzdury jakieś, to miłosny Bóg. Nic
niewymagający i niczego nie oczekujący od Ciebie. Miłosny Bóg. I to jest poddanie się, poddanie. Kiedyś, jak byłem w świecie, hodowaliśmy psy do walk. I mieliśmy dobermana, przerośniętego dobermana, którego karmiliśmy do tego stopnia, żeby był zabójcą. Uczyliśmy też go zabijać. Braliśmy psy. Okaleczaliśmy je bagnetami. I uczyliśmy tego psa, żeby zabijał. Nauczyliśmy go suki zabijać, które miały cieczkę. Takich rzeczy go nauczyliśmy, tego psa. Miał na imię Niko. Był popieprzony równo. Ale kiedyś mnie... I poznajcie, to mi zostało do końca życia. Wiem, że to jest od Ducha Świętego. Kiedyś zobaczyłem akcję jedną. Szedł sobie pies na osiedlu. I myśleliśmy z tym Nikiem. I kolega spuścił go ze smyczy i mówi: zabij. I Niko pobiegł jak torpeda. A tamty pies zrobił coś zupełnie innego niż wszystkie psy, które do tej pory widziałem w takich akcjach. Wszystkie psy uciekały. Tamten pies, i to nie był mały pies, ustał, przewrócił się na bok, wywrócił się do góry łapami i leżał, czekając, aż Niko z pianą na pysku do niego podbiegnie. Niko podbiegł, powąchał go i odszedł od niego. Ja byłem w szoku. I to mi zostało. I potem jak czytałem Pieśń nad Pieśniami, to Duch Święty mi to pokazał. Pamiętasz, co zrobił tamten pies? On się poddał. Poddaj się. Nie walcz sobie. Nie spieraj się. Nie tłumacz mi różnych rzeczy. Przestań mnie prosić. Uspokój się. Zrozum, że Cię kocham. Poddaj się. Połóż się. To jest miłosna relacja, gdzie jest poddanie się. Ja wam dzisiaj kilka rzeczy powiem na temat wstawiennictwa, jednej z mniej zrozumianych rzeczy w Królestwie Bożym. Ludzie się modlą wstawienniczo i mówią: musimy coś, mówi, torpedujemy bramy nieba, mówi, walczymy, walczymy, aż Pan nas usłyszy. Ja mówię: Ty, mówię, proszę Cię, mówię. Andrew Oma kiedyś stał w takiej modlitwie wstawienniczej, walił głową w taki słup tutaj i mówił: Panie, żebyś Ty choć w połowie ich kochał, tych ludzi, tak jak ja. I się ocknął. I co ja powiedziałem? Rozumiesz? I w ogóle zaczął szukać prawdy i potem napisał książkę Nowy Sposób Modlitwy. Jedna z najlepszych książek, jakie są na rynku polskim. Nowy Sposób Modlitwy. Stara książka. Zrozumiał, że w ogóle Bóg nie działa w ten sposób. Poddaj się. Poddaj się. Zgoda na poddanie i pokierowanie. To jest związane z głęboką relacją z Bogiem. 9.17. Mój miły. 9.17. Pierwsza część. Pierwszy rozdział. Przyrównam Ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Przepiękne są Twoje lica pośród klejnotów, a Twoja szyja wśród korali. Zrobimy Ci klejnoty złote, nabijane srebrem. Podoba mi się, jak w kościele, czy podoba mi się na ławie groteski. Jak tłumaczy się kobietom, że powinny wyglądać tak, żeby były podobne zupełnie do nikogo. Żeby nie trefiły włosów, podoba mi się słowo w ogóle trefić. Cholera wie, co to znaczy trefić. Nikt nie wie, co to jest trefić. Znaczy, wszystkie teologie nam trefienia. To jest czesanie, układanie, robienie. Jak się zagłębisz, tak, to są te wszystko subiektywne, co to jest trefić. Nikt nie wie, co to jest trefić. Nie trefić włosów! Dobrze, że włosów nie mam. Dobrze, że zielonoświątkowcem nie jestem. Dzięki Bogu najwyższemu. Dobra. Zrobimy Ci klejnoty złote, nabijane srebrem. Wiecie, jakby ktoś zobaczył Żydówkę tamtych czasów, to by się nogą przeżegnał, jak wyglądała. Kolczyk na kolczyku. Chusta na chuście. Obrączki złote, z
srebrne, kamienie. One miały nosy pokolczykowate. Rozumiecie? Tak wyglądały Żydówki tamtych czasów. Ludzie myślą, że Żydówki tamtych czasów, tak? To były kobiety, takie jak były kobiety, ja nie wiem, w Asyrii, czy gdzieś tam jakieś pokrębione, czy coś. W ogóle jest nieprawda. Absolutnie. To były wojowniczki, tak? Które posiadały autorytet. Tak wyglądały kobiety tamtych czasów. Zrobimy ci klejnoty złote i nabijemy srebrem. Dopóki król jest przy stole wysiadłej, mój nard wydaje swą woń. Mój miły jest mi wiązką mirry, położoną między moimi piersiami, gronem henny z winnic Engady jest mi mój miły. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. O, jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże uroczy nasze łoże w zieleni. Belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. Miłosna relacja oparta na dawaniu i przyjmowaniu. Zobaczcie, co oni robią. Oni sobie mówią komplementy. Ile komplementów ci powiedział inaczej? Ile komplementów odebrałeś od Boga w swoim życiu modlitwy? Komplementów. Ja nie mówię, że on cię pocieszał, jak byłeś załamany, jak tam sołtysa i leżałeś proszę ciebie w swoich pokutnych łzach, bo uległeś potępieniu. Nie pytam o to. Bo to się nazywa ojom duchowy. Na ojomie byłeś. Nie mówimy o ojomie. Mówimy o łożu małżeńskim. Troszkę się różni łóżko na ojomie od łoża małżeńskim. Nie mówię wtedy, kiedy leciałeś, żeby cię ratował. Zresztą w wielu przypadkach niepotrzebnie. No ale to nie o to chodzi. Ja się pytam, ile razy słyszałeś komplement. Komplement. Posłuchaj. Ile razy usłyszałeś w swoim duchu, że się podobasz Bogu, że jesteś cudowny, że jesteś wspaniały, że podoba Mu się Twoje życie, że jest szczęśliwy, że żyjesz. Ile razy właśnie, jeśli dużo, to jesteś w dobrym miejscu. I to teraz jest wprost proporcjonalna Twoja relacja, bo ja, wiecie, do czego ja chcę doprowadzić, żebyście badali swoją relację z Bogiem. Bo to, że cię Bóg komplementuje, jest wprost proporcjonalne do tego, jaką ty masz relację. To jest kwestia głębi relacji. Ja słyszę komplementy od Boga. Rozumiecie? Jak ja na przykład słyszę, czasami kiedyś pamiętam taki ze mną pastor rozmawia i mówi, wcale nie chciałem być pastorem. Bóg mi kazał i tak zrobiłem, zostałem pastorem. Ja mówię, jaki kot normalny. Przecież Bóg nikomu jeszcze nigdy nic nie kazał. Nigdy. Rozumiecie? Jeszcze się nie zdarzyło od czasów Jezusa Chrystusa, od Jego śmierci krzyżowej, zmartwychwstania, wstąpienia do nieba i zesłania Ducha Świętego, że Bóg komuś coś kazał. Wiecie dlaczego? Będę o tym mówił jutro. Bo płaszczyzną w ogóle, na której mówi Bóg do człowieka, to jest jego pragnienie. Bóg jest tym, który daje co? Chcenie. I dopiero na te chcenie przychodzi wykonanie. Na chcenie. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg nigdy do ciebie nic nie powie, jeśli najpierw nie wzbudził tego pragnienia. Czyli na przykład Bóg nigdy nie powie, słuchaj, masz jechać do Indii. Jak nie zaczniesz śnić o Indiach, marzyć o Indiach, jak Indie ci nie będą śniły po nocach. Włączysz sobie National Geographic, jak przeczytasz napis Indie, to będziesz płakał. A? Wtedy ja się z tobą zgadzam, że ty masz objawienie, żeby jechać do Indii. Rozumiesz mnie? Wtedy tak. Ale jak ty cały czas przebijasz się, przebijasz i to trwa 30 lat w jakimś temacie, tak? Że ja muszę, muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę. To nie jest miłosna relacja żadna. I 99% faktów wskazuje na to, że tam nie ma ani krzty Bożego prowadzenia. Miłosna relacja oparta jest na dawaniu i przyjmowaniu. Kiedy możesz dawać Bogu? Kiedy ty jesteś w stanie szczerze powiedzieć, kocham cię? Jak ty się czujesz kochany? Rozumiesz?
Wtedy jesteś w stanie powiedzieć, kocham Cię. Życie położę za Ciebie. Kiedy Ty możesz powiedzieć, ja życie położę? Kiedy Ty masz tak głęboką świadomość, że On życie położył, rozumiesz? A dwa, Ty wiesz, że nic nie musisz. To życie kładziesz. Kiedy Ty w służbę ruszasz? Są kościoły, że się ludzi do służby wyznacza. Ty będziesz, Ty się ordynuje. Ordynatorzy człowiek, ordynuje. Ciebie, ordynuje. Kiedyś w naszym pierwszym kościele przyszła do mnie taka babka. U nas była w kościele, ona mówi, chciałabym, żebyś mnie ordynował na pastora. Ja pamiętam, powiedziałem, ja nie jestem ordynatorem, przepraszam, się nie zajmuję. No, poszła gdzie indziej, tam ja ordynowali, zostałem pastorem. Ja mówię, to nie chodziło o to, że ja miałem coś przeciwko temu, żeby kobieta była pastorem w żadnym wypadku. Chodziło o to, że ona była zaburzona jak piątek z pankracją, bo dla mnie nie ma znaczenia mężczyzna czy kobieta. Akurat ona była popaprana po prostu, nie nadawała się do niczego, tak? Na pewno nie na pastora. Mówię, absolutnie. To Bóg powołuje, a nie człowiek. Człowiek się może zgodzić z Bogiem. Tylko i wyłącznie. Miłosna relacja oparta jest na dawaniu i przyjmowaniu. Jakie są skutki takiej relacji? Dwa, trzy. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły wśród młodzieńców, a w jego cieniu pragnę odpocząć. Gdy jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. A więc ta relacja przede wszystkim przynosi Ci odpoczynek. Co się dzieje, kiedy relacja jest prawdziwa? Kiedy jest głęboka i prawdziwa? Wiesz, co się dzieje? Ty odpoczywasz w życiu. Masz odpoczynienie. Odpoczynienie wewnętrzne. To nie znaczy, że ciało będzie odpoczywało, bo to jest zupełnie inna rzecz. To ciało może być zmęczone, ale wewnętrznie będziesz miał odpocznienie. Słuchajcie, ja prowadzę spotkania osobiste z ludźmi, bo w ogóle ja jestem przekonany o tym, że w naszym kraju jest ogromna potrzeba zmiany mentalności duszpasterzy. Że duszpasterze muszą wymienić sobie środek pod takim względem, że muszą zacząć pracować z jednostkami. I muszą szkolić też liderów, aby pracowali z jednostkami. W ogóle ja wierzę, że rozwój Kościoła jest związany z pracą z jednostkami. Ja też uważam, że to jest nieprawdą, że my będziemy poruszać tłumy. Rozumiecie? My nie poruszymy tłumu. Znaczy poruszymy je, ale w inny sposób. W inny sposób. Wiecie, jak jest w naszym kraju? W naszym kraju przychodzi się na spotkanie uzdrowieńcze, tak? Przyjmuje się uzdrowienie i dalej się wraca do swojej patologii. Ja pamiętam, jak gdzieś w Częstochowie na nasze spotkanie uzdrowieńcze przed facet od urodzenia ślepy na jedno oko. Miał zerwany nerw w środku oczny. Przyszedł, poprosiłem ludzi do wyjścia, do modlitwy. Położyliśmy na niego ręce. Pomodliliśmy się, w ciągu 30 sekund zrósł mu się nerw. Zaczął widzieć na to oko. Modliliśmy się dalej. Przez kolejne 30 sekund zaczął widzieć perfekcyjnie. I wyszedł. Wiecie, co zrobił? Nawet nie poczekał do końca spotkania. Przyjął cud. Na naszych oczach wyszedł. Myślałem, że przyjdzie na 18 na spotkanie do kościoła. Nie przyszedł. Nigdy się więcej nie pojawił. Widzieliśmy mnóstwo takich rzeczy. Przyjmowali cuda i szli dalej swoją patologią. Ale kiedy Ty masz głęboką relację z Bogiem, prawdziwą relację, to Ty odpoczywasz. Spójrz, czy odpoczywasz w relacji z Bogiem, czy też walczysz wewnętrznie ciągle. Spójrz, czy Ty walczysz. Jak Ty walczysz. Jak Ty się przebijasz w relacji z Bogiem. Jak Ty ciągle jesteś w napięciu wewnętrznym, tak? To jest do przebudowania. Bo skutkiem głębokiej relacji, prosechomai, jest odpoczynek wewnętrzny. Ja dzisiaj siadam i nie mam w głowie nic. Ty. Nic. Po prostu. Ja mam spotkania z ludźmi po 10 godzin. Osobiste. Zaczynam od rana, kończę wieczorem. Po 10 godzin. Ja po 10 godzinach nie odczuwam żadnego zmęczenia wewnętrznego. Nie osiada na mnie żaden duchowy pył. Nie jest mi wcale ciężko. Rozumiecie, o co chodzi? Gdyby nie moje uwarunkowania fizyczne, to ja mogę następne 10 godzin z nim siedzieć, bo ja w ogóle czerpię z tego przyjemność, bo ja w ogóle ludzi lubię. Ty.
Ja im jestem bliżej Boga, tym bardziej lubię człowieka. Mi w ogóle nie przeszkadza w ogóle człowiek. Mnie nie denerwuje człowiek. Rozumiecie? To w ogóle... To... Dlaczego? Bo moja relacja z Bogiem doprowadziła mnie do tego, że ja je odpoczywam. A w 2:5 jest napisane, pokrzepił mnie plackiem z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Dlatego, że ona się rozchorowała z miłości, czyli to jest pewnego rodzaju opis tego, jaka głębia jest tej miłości jej do niego, tak? I on pokrzepił mnie, a więc efektem tej głębokiej relacji jest, oprócz odpocznienia, zaopatrzenie wewnętrzne. Tam zaopatrzenie wewnętrzne. Ja czuję się zaopatrzony, ja nie mam braku. Twoja więź z Bogiem może dojść do takiego miejsca, że będziesz usatysfakcjonowany w 100%. Nie będzie ci potrzebny żaden człowiek. Czy wiecie, kiedy skuteczne jest chrześcijaństwo? Kiedy ci jest niepotrzebny żaden człowiek. I wtedy Kościół może prawdziwie kochać. Bo jeżeli w Kościele jest 100 osób na przykład, tak? Które mają pełne wewnętrzne zaopatrzenie i pokój, to oni mogą kochać się nawzajem i niczego od siebie nie oczekiwać. I nie ma taki, jestem poraniony. Pastor mnie zranił. Ja wiem, jak cię zranił pastor. On nie porozmawiał ze mną. A ja, ty potrzebujesz, żeby pastor to porozmawiał, tak? No tak. No to ty masz problem. No to masz problem. Zapraszam na terapię do mnie. Jeżeli potrzebujesz, żeby pastor z tobą porozmawiał. Musisz zbudować fundamenty. Ja nie mówię, że on ma z tobą nie rozmawiać. Ja mówię, że ty nie musisz posiadać potrzeby rozmowy z pastorem. Ty możesz posiadać potrzebę ponoszenia go na rękach na przykład. Przepraszam, bracie, mogę cię na rękach ponosić. Albo na barana. A przykład, rozumiesz, o to chodzi? Miłość to jest coś takiego, przyjaciele, że jak ona w nas funkcjonuje, to my jesteśmy zaspokojeni. Zaspokojeni. Macie regularne orgazmy? Ci, co macie małżeństwa? Mamy. Macie, dobrze. Każda osoba, mówię teraz do tych, którzy ma regularny orgazm, nie takie tam, że mają, albo nie wiedzą, o co chodzi tam z orgazmem. Regularny orgazm. Na czym polega w ogóle specyfika? To jest też ciekawa historia, nie jest na to czas, żeby o tym teraz mówić. Ale człowiek, który ma regularne orgazmy, tak, to on odczuwa na stałe pewną formę zaspokojenia. I w ogóle w jego życiu nie istnieją pewne furtki, przez które może wyjść diabeł. Wiecie? On jest zaspokojony. Na przykład człowiek, który ma małżeństwo, które ma regularne orgazmy, to ono nie wymaga od siebie mnóstwa rzeczy, które wymaga małżeństwo, które nie ma regularnych orgazmów. To jest w ogóle przeciwna historia. Zaznaczam, że orgazm Bóg wymyślił. I Billy Graham powiedział, jak zapytano go, jak myślisz, bracie, do czego podobne jest niebo? Billy Graham powiedział, do orgazmu. Bardzo się to nie spodobało różnym ludziom, bo on był zawsze taką osobą uznawaną za... Ale Billy doszedł do tego samego, przez lata usługi doszedł do... O to chodzi w niebie w ogóle. Relacja z Bogiem, bliska relacja, głęboka, bliska relacja z Bogiem, ona doprowadza nas do wewnętrznego spokoju i wewnętrznego zaspokojenia, zaopatrzenia wewnętrznego. I my wtedy od ludzi nie wymagamy, aby nas kochali, aby nas lubili, aby o nas dbali, aby nas słuchali. Tylko my możemy dawać, ponieważ jesteśmy zaspokojeni. Miłość polega na dawaniu. No ale jak tu dawać, jak ciągle ci brak? Jak jesteś niespokojny,
niezaspokojony, niezaopatrzony, to teraz weź iść, dawaj jeszcze, proszę bardzo. Rozumiesz? Jak ty cały czas się trzęsiesz, żeby coś wziąć od kogoś. Ale głęboka relacja z Bogiem doprowadza ciebie do tego, że ty jesteś tak bezpieczny wewnętrznie, takie masz uspokojenie wewnętrzne, że możesz kochać. Rozumiecie, jak ważna jest relacja z Bogiem? Ona jest ważna do życia codziennego. My się nie nadajemy bez tej relacji do kochania innych ludzi, bo to będzie na siłę wszystko. Wytrwam. Ja pamiętam, jak wyszedłem z pudła i poszedłem do kościoła zielonoświątkowego i podszedł do mnie tam drugi czy trzeci raz, byłem na nabożeństwie, podszedł do mnie taki brat, który był policjantem i on w ogóle uścisnął mi dłoń, bardzo mocno mi dłoń ścisnął. W ogóle. Do dziś to pamiętam. Jedną ręką mi uścisnął tą dłoń, drugą mnie tutaj zaczął klepać. Rozumiesz? Jak konia. I mówi do mnie: pamiętaj, bracie, teraz tylko wytrwać. A ja w ogóle stoję, w ogóle. Wow, Boże, mówię. To wytrwać? Rozumiesz? Od razu mi się ta piosenka. Potem przewijał, tylko wytrwać w nim, oni tak śpiewają. Przecież życie nie polega na tym, żeby wytrwać. Ostatnio napisałem takie słowo, dostałem taką myśl, że w ogóle życie to nie jest suma wdechów i wydechów. Tak? Tylko to jest suma chwil zatykających wdech w piersi. To jest życie. Tamto drugie to jest wegetacja. Jezus nie powiedział, że ja przyszedłem, żeby owce moje miały wegetację i przetrwały. Ewangelia Jana 10:10 proszę Ciebie, jest gwiazdką. Proszę Ciebie, dla grupy, proszę Ciebie, charyzmatyków Polski. Na specjalne wydanie. Na litość boską, to nie tędy droga. Ja przyszedłem, mówi Pan, aby owce moje miały życie, życie, życie i to życie w obfitości. Takie życie. I życie w obfitości to nie jest życie związane, gdzie się wiąże koniec z końcem, tak? Gdzie się trwa. To nie takie życie jest. A relacja z Bogiem, bliska więź z Bogiem, ona do tego właśnie nas prowadzi. I On chce, żebyśmy w to szli na maksa. On nie bój się tego. To sens ma w ogóle. 2:14-15. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi słyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. To jest głos Boga do ciebie. Ty. Ludzie mówią: Panie, daj mi słyszeć swój głos. Ty. Czujesz klimat? A posłuchaj, a Bóg mówi tak: daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi słyszeć swój... Ty tutaj nie widzisz szalonego kochanka w ogóle, który biega i mówi: ja tak bardzo Ciebie pragnę, że samo przyjście Twoje do mnie jest dla mnie radością. W ogóle przyszło mi do głowy, że Ty sprawiasz Bogu radość? Ty, taki jaki jesteś, bo w Chrystusie Jezusie jesteś doskonały dla Niego. Żeby ludzie to zechcieli zrozumieć. Żeby sens tym odkryli. Panie, powiedz coś do mnie, Panie. W ogóle rozumiesz, o co chodzi. Ja jestem przekonany, że podczas większości modlitw chrześcijan, tak? Demony po prostu siedzą, tak? I się przeorganizowują. On się modlą, diabeł ogląda pazury, mówi: niech skończy. Ostatnich litości mam w sobie, tak? Bo te modlitwy to jest tylko dolanie benzyny do ognia patologii życia. Gołąbko moje, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi słyszeć swój głos. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Bóg wciąż pragnie. Jest gotowy do obcowania z Tobą 24 godziny na dobę.
obojętnie co zrobiłeś, obojętnie w jakim jesteś stanie emocjonalnym i umysłowym, obojętnie jak bardzo zawaliłeś, 24 godziny na dobę. Ludzie mówią, jak się zgrzeszy, to się traci kontakt z Bogiem. Ja mówię, chyba śnisz. Temat grzechu jest rozwiązany w Chrystusie Jezusie. To w twojej głowie blokada się robi. Ale nie na linii. Rozumiecie, o co chodzi? Na linii nie ma żadnej blokady. To ty po prostu nie bierzesz telefonu do ręki. To ty nie dzwonisz. To ty nie dzwonisz. To nie ma blokady. Ty se wymyśliłeś. Bo upadłem, bo... W ogóle bierz telefon. Nie ma blokady na linii. Nie ma blokady. Zobaczcie, co zrobił Adam z Ewą, jak upadli. Od razu się ogacili w jakiejś człowieku liście, rozumiesz? I się schowali przed Bogiem w krzakach. A po co to było? Można było inaczej, można było łatwiej. Tak? Można było nago przylecieć i powiedzieć, tato, w ogóle koniec, no zobacz, co się stało. Tak? Przyszła gadzina, rozwaliła nam rodzinę. Tak? Mogłoby być inaczej. Czy moglibyśmy zarządzać Marsem, Wenus? Rozumiem. Najgorszą opcję wybrali. Powiedzieli, Bóg nie odbiera. Zakłócenie na linii. Rozumiesz? Zakłócenie na linii. Oni se to wkręcili. Nasi prarodzice wkręcili sobie tą głupotę. I tą głupotę się powiela dzisiaj przez tyle lat. A on jest wciąż gotowy, on wciąż w pragnieniu, on wciąż w gotowości, wciąż. Za problem w relacji są odpowiedzialne demoniczne siły i ty masz unieszkodliwiać demoniczne siły. Diabeł, kiedy przychodzi do ciebie i mówi do ciebie tak, nie możesz mieć głębokiej relacji z Bogiem. Zobacz, jaki jest fundament. Won! Kanalio! W ogrodzie jeden nogi straciłeś? Chcesz go stracić? Kretyn bez nóg. Człowieku. Ty, on nóg nie ma. Diabeł nóg nie ma. Bóg mu nogi urwał na samym początku kariery. Ten wielki diabeł to kaleka. Ten kaleka cię przeraża. W ogóle zacznij to oglądać. Ostatnio jedna z naszych stawienniczek napisała do mnie, miała objawienie, pomijając inne rzeczy, mówi, że deptaliśmy po demonach jak po robakach i flaki im wychodziły przodem i tyłem. Rozumiesz? Ludzie się boją demonów. Ja mówię, ty człowiek, grupa, jak ich szef jest kaleką, bez nóg, to co on za ekipę ma? W ogóle masz pojęcie, ty? Czujesz klimat? To w ogóle jest za ekipa, człowieku. To szef jest inwalidą, no. To tylko, przecież jak można słuchać inwalidy, no? W ogóle chcę, żebyś zrozumiał tą prostą rzecz. Skoro diabeł, tak, jest pozbawiony przez Boga, od początku pradziejów, tak? Realnej mocy działania. Bo wiecie, że Chrystus to w ogóle to uwidocznił nam. Bo to ludzkość od dawien dawna ma panowanie nad diabłem. Tylko nigdy tego nie robią, bo on jest kłamcą, i on jest kłamcą. I on mówi, a ja mam nogi! A takie nogi mam, że hej, cię mogę zdeptać tymi nogami. Rozumiesz? A to wystarczy otworzyć w ogóle księgę rodzaju i powiedzieć, no nie ma nóg, co on tutaj w ogóle wie? Rozumiesz? Kiedyś jeden taki pastor zielonoświątkowy napisał książkę taką i w tej książce też napisał takie coś na temat, bo się bał diabła, on bardzo ją mówi, kiedyś zaczepiłem diabła, boleśnie kopnął. Po latach sobie zrozumiałem, co on za głupotę napisał. Kopnął go diabeł, co nóg nie ma. A facet jest pastorem i to sporego kościoła w ogóle. Co on w ogóle gada? Diabeł go kopnął. Boleśnie kopnął.
Zobacz. Małe liski. Jakie to są liski? Małe. Kto chce niszczyć twoją relację z Bogiem? Kto cię nakłania, żeby je nie rozbudować? Kto mówi, żebyś w głąb nie szedł? Że jesteś albo taki, albo inny, albo Bóg jest taki lub inny. To są małe, nieznaczące, śmierdzące byty demoniczne, które możesz zdmuchnąć lewą dziurką od nosa. Taki jest diabeł. Diabeł przychodzi i mówi, ty zobacz, zobacz co masz w głowie, w ogóle ludzie do mnie przychodzą, pastorze, mówi, ja mam taki straszny problem, bo ja się modlę i mi takie myśli przychodzą. Jakie ci myśli przychodzą? No bo mi się wyda, mówi, takie miałem myśli, że mówię, żonę uderzyłem nożem, ja mówię, i co zrobiłem? Ja się przeraziłem. Ale mówię, czym się przeraziłeś? No, że te myśli. Ale ja mówię, ale to ja nie wiem, to spowodowało, że nóż utkwił w żonie? No nie, ale, no to co, zabolało cię coś? Przecież to jest tylko myśl. To myśl. Ta myśl nie posiada żadnej władzy. Ja tyle lat przesiedziałem w więzieniu. Tyle razy. Ja jeszcze nie spotkałem takiego człowieka, który by pomyślał, że kogoś zabił i go zamknęli. Co w honoru. 10 lat mam za sobą mówić po różnych więzieniach. Słuchajcie, w Polsce. Ani jednego przypadku. Na przykład, za co siedzisz? Wiesz, pomyślałem, żeby sklep okraść. Zostałem 3 lata. Przecież kodeks karny, tak? On odnosi się do czego? Do czynów. Tak? A nie założeń. Człowieku, co drugi człowiek ma chęć kogoś zaszmać. Rozumiesz? To, że to przychodzi do głowy, to nie znaczy, że to cię kala w ogóle. To co mam robić? Jak nie módl się w innych językach? Ale ja mam takie, ja mówię, przestań, mówię! To zamutr te myśli! Nakaż tym małym liskom, żeby zamknęły mordę i dalej. A ten nóż w twoim ręku siedzi, proszę ciebie, idź garzone, proszę ciebie, a ty po godzinie, po dwóch wypuszczasz nóż, kładziesz ręce na żonę w twojej modlitwie. W imieniu Jezusa leczysz ranę. Rozumiesz? I wszystko jest w porządku. To się nazywa wyłapać małe liski, które co robią? Niszczą winnicę, podgryzają. Na drodze twojej relacji z Bogiem stoją zespoły demoniczne, tylko że one są małe, cienkie, słabe. Nie gloryfikuj tego zjawiska. Tylko rozbuduj tą relację do nie, do w ogóle granic, niesamowitych granic. Nie wolno ci inaczej. 3:1-4. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulicę i place, by szukać tego, którego kocha dusza moja. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzili miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha dusza moja? Ledwo odeszłam, nieco od nich znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. W tej relacji jest aspekt szukania i nie zaniedbuj go. Bóg chce, żeby go szukać. Boga nie szuka się, przyjaciele, po to, bo go nie ma. Boga nie szukamy dlatego, że go nie ma. Rozumiecie? Jest taki dowcip, że biegnie kura po podwórku, a za nią kogut. I ona sobie myśli tak. Jeszcze jedno okrążenie, żeby nie pomyślał, że jestem łatwa. Rozumiecie? Jezus idzie na drodze do Emaus z dwoma tymi artystami, co zapomnieli o badaniu pism. Idzie z nimi, zbliża się dom jednego z nich, i oni mówią, wstąp do nas, zjemy coś, odpoczniesz. A jest napisane, a on udawał, że nie chce wejść. W kulturze żydowskiej istnieje głęboko zakorzeniona pewnego rodzaju taka forma towarzyska, polegająca na przymuszaniu kogoś do czegoś.
Od wieków wygląda to tak, że jest jakiś przechodzień i chce go się zaprosić do domu, więc w dobrym tonie u przechodnia jest, żeby powiedzieć: nie, wiesz, no nie chcę. No nie, no nie trzeba. A ty masz go zachęcać, ty masz go za rękę, no chodź, no chodź. A mówię: no nie, a ty no chodź. I to tak trwa parę minut. Na cholerę to nie wiem, jestem Europejczykiem. Wiem natomiast, jaka duchowa zasada za tym idzie. Ta duchowa zasada nazywa się adoracja. To jest adoracja. Adoracja to nie jest zrobienie sobie, proszę ciebie, ciastka o smaku kościelnym i latanie, proszę ciebie, w słoneczku z tym naokoło, człowieku. Zrobili Boże ciało zrobili. Jak czytałem genezę Bożego ciała, to mnie mało włosy nie urosły. Okazało się, że oni doszli do wniosku, że trzeba Jezusa wyprowadzić do społeczeństwa. To wsadzili chipsa, proszę ciebie, w słońce i zaczęli z nim chodzić po mieście. Boże ciało, słowo honoru, też dajcie genezę. To jest mistrzostwo świata, to oni w ogóle narobili. No, ale pomijają w ogóle tam Boże ciało. Adoracja polega na tym, że my szukamy Boga, a Bóg udaje się chowa. To jest miłosne. To miłosne jest. Zrozumcie to. To nie... Czy to jest logiczne? No absolutnie. No jakie to logiczne? Panie, gdzie jest? Ja nie powiem. Tak se chodzą wokół siebie, jak ta kura z kogutem. To miłość, ja wam o miłości dziś mówię. Miłość jest nielogiczna, przepraszam. Miłość wychodzi poza percepcję logiki. Miłości się nie zmierzy, nie zważy. Miłości nie można namalować. Nie można, ale jest aspekt szukania Boga. Jest aspekt parcia, nie dlatego, że go nie ma. Bo on jest. Chodzi o adorację. To jak gra wstępna, zacznijcie to widzieć. Zrozumcie, to o to chodzi w relacji. Jak idziesz przed Boga, zaczynasz się modlić, to nie woło, bo ja się modlę, nic się nie dzieje. A co się ma dziać? Co ty mówię, kolego? A gdzie gra wstępna? A gdzie to wszystko? To jest, to ma być miłosne. To musi mieć oprawę, oprawę. Ja ci chcę pokazać, co to jest relacja. Głęboka, osobista relacja. To nie jest piątka, dziewiątka, proszę ciebie, lecę, proszę w imię Ojca i Syna, poszedł, proszę ciebie, albo po protestancku, jeszcze inaczej, człowieku, no. Nie wiem, w imieniu Jezusa parę wersetów, poczytam Biblię, może mi się polepszy. Nie wiem, czy się polepszy, może się wzrok pogorszy, trzeba będzie cię uzdrawiać, ci zaszkodzi ta Biblia wreszcie. Rozumiesz? To miłosna relacja. Ludzie by chcieli Boga wsadzić w system, taki, w ogóle taki system. O, tak, dotąd, tak, tak, prawo, lewo. A w miłości tak nie jest. Rozumiecie? Mi się na przykład wydawało, że w naszym pożyciu seksualnym to polega to na tym, że ja jestem gotowy, bo kawałek tyłka zobaczę mojego. Ja jestem w ogóle gotowy do akcji. Ja nie rozumiałem, że na przykład cały dzień potrzebuje tego, żeby się miło odzywał do niej, był kulturalny, porozmawiał, Ja w ogóle na przykład dopiero po pewnym czasie doszedłem do takiego czegoś, po co moja żona przychodzi i mówi różne rzeczy. Ja w ogóle, wiesz, jako pragmatyk chciałem jej powiedzieć: dobra, to się robi tak, tak, tak i tak na ciebie. Ja jej powiedziałem tak, tak i tak, bo wyszła. Nie przyszła z problemem, ja szybko problem rozwiązałem. A ja nie czaiłem, że to nie chodziło o rozwiązanie problemu, że ona porozmawiać przyszła do mnie. A ja kretyn problem rozwiązał. Oglądaliście ten kabaret pod tytułem Pralka? Ze szturem młodym? Jak wchodzi do sklepu, chce kupić pralkę? Wchodzi do sklepu, mówi: wchodzę do sklepu, patrzę, świat pralek. Wchodzę do sklepu kupić pralkę. Przeszedłem, mówię: o, pralkę. No to mówi do sprzedawcy, mówię: to wie pan, to ja wezmę tą pralkę, proszę mi zapakować i przywieźć do domu. I zaczyna się kabaret, w ogóle obejrzeć, to jest kozak. A sprzedawca mówi: a, przyszedł, wyszedł, kupił pralkę, a porozmawiać? Wiesz, facet jest szkolony, żeby zachęcać do kupienia pralek, a ty przedprawiasz pralkę. A nie, 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 mówi: to ja teraz zrobię, proszę ciebie, pokażę, jak to działa. I my tu tamtym, mega w ogóle, naprawdę, wiecie, adoracja. Szukamy Boga. Niebo go nie ma, tylko bo się chowa. I nie chowa się, bo cię nie lubi, tak? Tylko chowa się dlatego, bo miłość musi się rozwinąć. Bo on jest miłością.
On nie jest, czytajmy, Bóg jest fizyką. Nie, nie jest fizyką. Jest miłością. Istotą Jego jest prawda i cały system logiki, jak najbardziej. Jak nie miał porównać do jakiejkolwiek nauki Boga, to porównam Go do matematyki, do logiki, jak najbardziej. Ale Jego charakter to miłość. I w ogóle do Niego się miłość nie podchodzi, albo się wcale nie podchodzi. Bo jak podejdziesz na pułapie do Niego, proszę Ciebie, prawa, lewa, tak? No to sorry. To nie, to in vitro mnie nie interesuje. To nie tak. To nie tak. Musicie to zobaczyć. Albo to zobaczycie w duchu, albo to się go nie da przełożyć w ogóle. 5:27. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy. Gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przeobrać? Umyłam moje nogi, jakże mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, a z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł. Znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz się nie odzywał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie i zranili mnie. Zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Zaniedbywanie relacji dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje zaniedbywanie relacji. Wiecie? Ta suknia to symbol duszy, a te nogi to symbol ciała. Tutaj ona mówi, ja już zdjęłam moją suknię i umyłam moje nogi. Wiecie, to jest obraz chrześcijanina, który jest już w tak dobrej kondycji duchowej. Ja teraz będę u nas w kościele o tym mówił. W tak dużych zwycięstwach. Ma swoją służbę, rozwija się. I wiecie, z czym przychodzi do takiego chrześcijanina diabeł? Mówi, zawęzij relacje. Nie musisz już tak głęboko jak kiedyś. Rozumiecie? Nie musisz już. Przecież założyłeś kościół. Wiecie, skąd to wiem? Bo do mnie z tym przychodził. Teraz minęły 3 lata, kiedy zaczęliśmy zakładać kościół w Warszawie. 3 lata. Zaczynaliśmy od 6 osób. Dzisiaj mamy całą salę ludzi. Dzisiaj jest 120, 130 osób na spotkaniu. Dzisiaj większość kościoła służy Bogu. Przez ostatnie 4 lata założyliśmy ze 20 kościołów w Polsce. Idziemy jak przecinaki. I wiecie, diabeł przyszedł do mojego życia i powiedział w bardzo subtelny sposób, już nie musisz budować takiej relacji jak kiedyś. Uspokój się troszkę. Twoja dusza już jest bezpieczna. Twoje ciało również. Ale wiecie, w relacji z Bogiem nie chodzi o to, żeby coś uzyskać. Chodzi o miłość. Chodzi o głęboki przepływ. Zaniedbywanie relacji dużo kosztuje. Frustracje, lęki, demoniczne opresje, życiowe tragedie. Zobaczcie, co się dzieje w tej kobiecie. 5:16. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły, taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. I do tego 7:14 mandragory wydają woń, u naszych wrót są wszelkie wyborne owoce, zarówno nowe, jak i stare, które mój miły zachowałam dla Ciebie. Nie wybieraj tak zwanych rodzynek, tylko jedz całego Boga, naucz się tego. Idź w głębie po całości. Po całości.
Nie opieraj się tylko na tym, co ty uzyskujesz przez to. Idź głęboko. 8.1.3. Obyś mi był bratem, który stał piersi mojej matki. Gdybym cię wtedy napotkała na dworze, całowałabym cię, a jednak nikt by mną nie gardził. Powiodłabym cię, wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komory swojej rodzicielki, uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu. Jego lewica byłaby pod moją głową, a jego prawica objęłaby mnie. Ta intymna więź wprowadza cię w miejsce braterstwa z Bogiem. Ona mówi do niego, gdybyś był mi bratem, mogłabym iść jeszcze głębiej z tobą. Wiesz, do czego doprowadziła mi głęboka relacja z Bogiem? Uważam Jezusa za mojego brata. W związku z tym czuję się królem. Nie uważam się za sługę Boga. W ogóle nie uważam, że służę Bogu. Uważam, że jestem przyjacielem Boga. I uważam, że w ogóle mu nie służę, tylko się z nim bratam. Dlatego zarzucają mi arogancję, bezczelność. Jak śmiesz! Ale czemu? Nasz syn jest mojego wzrostu i waży 10 kg więcej od mnie. Teraz, no, tak będzie. Nasza córka jest 10 lat młodsza od niego. Pchnąłby ją palcem i by ją przewrócił. Ale ona wie, że to jest jego brat. I że to jest jej brat. I ona go leje, a on stoi. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś powiedział jej taką rzecz. Łeb bym sobie dał za ciebie uciąć. On jest wielki. Ona do połowy. Ale ona usłyszała to od niego. To jest obietnica w jej sercu. Łeb bym sobie dał za ciebie uciąć. Powiedział Bóg do ciebie. 2000 lat temu. A potem dał się zamordować na krzyżu Golgoty. Głęboka relacja doprowadza do braterstwa z Bogiem. Do braterstwa z Bogiem. I 8.10, 8 rozdział, 8.10, ostatni aspekt. Mamy miłą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? Jeżeli jest murem, to zbudujmy na nim srebrny dzymsk. A jeśli jest drzwiami, to obwarujmy je tarcicą cedrową. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach jako ta, która znalazła szczęście. W wyniku braterstwa z Bogiem będziesz trwać w ustawicznym zaspokojeniu i wejdziesz w swoje powołanie. Wiesz, kiedy rozpoznaje się swoje powołanie? Dopiero wtedy, kiedy Bóg to twój brat. Dopiero wtedy. Wcześniej ludzie idą w mrzonki różne. A tu jest napisane, jeżeli jest murem, jeżeli jest drzwiami, a za chwilę dowiadujemy się, jestem murem. Wiecie, wiem, kim jestem. Jestem apostołem. Wyznaczam kierunek. Rozumiecie? Mówię ludziom, że to, co do nich mówię, nie jest opcją. Wiesz? Do jakiego stopnia musiała się zmienić moja głowa, żebym dzisiaj mógł stawać przed pastorami w tym kraju i mówić do nich tak. To, co do was mówię, nie jest opcjonalne. Jestem ostatecznym głosem w tej sprawie. I wychodzę. Rozumiecie, co się musiało mi w głowie zrobić? Wiecie, że celem naszej służby jest wymiana doktryny. Absolutna i do końca. Skończy się to prawdopodobnie tym, że przetłumaczymy na nowo Biblię. Wydamy ją, tak? I ustanowimy nowe standardy. Do tego doprowadzimy.
I nie będziemy mówili, każdy ma prawo myśleć jak chce. Nie. Wiecie, do czego doprowadził system, że każdy może myśleć jak chce? Że w Polsce jest mniej niż 1% narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Rozumiecie, o czym mówię? Do tego doprowadził ten system. Każdy jak chce. Tak? Gdzie powstaje apostolstwo. Apostolstwo to jest zupełnie inna przestrzeń, gdzie powstają ludzie, którzy są apostołami. To jest coś, co w ogóle jest nieznane zupełnie. Ale powołanie odkrywa się wtedy, kiedy Bóg jest twoim bratem. O tym mówi Pismo Święte. Ona do tego doszła. Jestem mulem. Ja wiem, kim jestem. Nie domyślam się. Panie, nie objaw mi, kim ja jestem. Murem jestem. Pokazuję wam coś, co doprowadzi wasze życie do absolutnego sukcesu. Nie sukcesu na pułapie tego świata, ale do sukcesu na pułapie Bożego Królestwa. Pokazuję wam głęboką, intymną relację z Bogiem. I daję wam swój przykład, że my z żoną poszliśmy w tą stronę. Dzięki temu zrobiliśmy coś, co przerosło nas absolutnie. Robimy, nas przerosło to, co robiliśmy. Przerosło nas. W ogóle. Nie jesteśmy ani do tego, nie byliśmy do tego przygotowani, ani żadna nasza dojrzałość na tym nie stanęła. Relacja z Bogiem. Zróbmy sobie 10 minut przerwy i